pomagamy innym? Co zrobić, żeby pomóc ofierze przestępstwa? Poznanie odpowiedzi na te pytania umożliwia wstąpienie do wolontariatu. Ten 11 stycznia zasilił swoje szeregi o liczną grupę studentów Uniwersytetu Śląskiego. Przyszli wolontariusze punktów pomocy ofiarom przestępstw w województwie śląskim dzięki szkoleniom przeprowadzanym m.in. przez funkcjonariuszy Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach dowiedzieli się, jak reagować na ludzką krzywdę. Po zdobyciu tej podstawowej wiedzy, jak w ogóle funkcjonuje ten system, zostają przyporządkowani do ośrodków, w którym mają mentora, który opiekuje się nimi podczas tego wolontariatu. I tam obserwują jakby pracę ośrodka od środka, angażują się w rzeczy bieżące, dowiadują się, jak udziela się tej podstawowej pomocy, jeśli chodzi o osoby pokrzywdzone przestępstwem. Szkolenie młodych wolontariuszy to pierwszy krok do praktycznych działań. Nie zawsze bez problemu można rozpoznać ofiarę przestępstwa. Wtedy tym bardziej potrzebna jest wiedza, jak taką osobę wesprzeć duchowo, udzielić porady prawnej, czy w końcu pomocy materialnej. Doświadczenie nasze pokazuje, że studenci Uniwersytetu Śląskiego są chętni do udzielania pomocy. Społeczeństwo też coraz bardziej się aktywizuje do różnego rodzaju form udzielania pomocy, wspierania instytucji, które są ustawowo powołane do udzielania pomocy, takie jak policja, czy przywołane tutaj wcześniej ośrodki pomocy społecznej, ale również jakby pokazuje, że społeczeństwo coraz bardziej jest świadome swoich praw i ten poziom wiedzy jest też znacząco lepszy niż kilka lat temu. Jednak wolontariusze to tylko kropla w morzu potrzeb. Nie wszyscy ludzie wiedzą, jak pomóc ofierze przestępstwa. Zapytaliśmy mieszkańców Katowic, co oni by zrobili, gdyby z taką stanęli twarzą w twarz. Czy według nich jesteśmy skorzy do pomocy? Pomagamy. A jak pomagamy? No dochodzi, przychodzimy i się pytamy, co się stało. Taka reakcja, no żeby drugiej osobie, no żeby druga osoba przyszła i pomogła. W dwójkę to lepiej. Możemy spróbować pomóc moralnie, możemy spróbować pomóc materialnie, możemy spróbować skierować kogoś do ośrodka, który może pomóc. To są takie przecież różne instancje, które pomagają. A jakie na przykład? No, nie wiem. Jeżeli chodzi o społeczeństwo, to uważam, że raczej każdy sobie tak żyje i nie za bardzo się interesują. Są specjalne telefony, na których możemy zgłosić, są specjalne biura, możemy zgłosić to na policję lub na telefon zaufania, zadzwonić albo po prostu zaopiekować się tą osobą i zapobiec temu. Jest bardzo trudno rozpoznać przemoc nawet u najbliższych sąsiadów, ponieważ ludzie się odgradzają, ludzie dzisiaj po prostu nie przybywają ze sobą, więc to jest właśnie ta trudność. Choć niewiedza ogranicza nasze możliwości, nie należy stać z boku. Czasami zwykła rozmowa z ofiarą przestępstwa będzie wystarczającym bodźcem, by ta zgłosiła sprawę na policję lub podjęła odpowiednie działanie.